Elo, elo, siema, siema, Radio Anarchia. Przebijamy się przez ten prawacki bełkot w sieci. Na początek oczywiście suchar z familiady, czyli spotyka się podczas Sylwestra kilku prawaków. Winnicki, Bosak, Korwin-Mikke i Brown, przywódcę, no bo wiadomo, że do czego się mogą innego spotkać, jak po prostu do tego, żeby zachlać te głupie mordy. No i ustalają, że nie będą mówić nic o lewicy, nie? Takie mają założenie, także... Potem przychodzi do wody i zamiast ety, polewaj, nie? To mówią ety, poprawiaj, nie? No, także zajebiście śmieszne to było. Dzisiaj będziemy mówić o zielonym anarchizmie, ponieważ ostatnio jakiś typ mi powiedział, że on to już w ogóle stracił nadzieję, on już nie będzie nic robił, bo za 20-30 lat i tak dojdzie do katastrofy klimatycznej, i tak dojdzie do jakiejś zagłady, także on już ma wyjebane i idzie na łóżko leżeć całe życie, patrzeć w sufit i czytać Marksa najlepiej, albo jakiegoś innego tam Engelsa, czy innego brodacza. Także właśnie ja się z tym nie zgadzam, ponieważ jeżeli został 30 lat, to właśnie tym bardziej trzeba żyć na maksa, trzeba żyć w sposób taki, jak sobie wymarzyłaś, wymarzyłeś, z dnia na dzień po prostu każdy dzień przeżywać. Dlatego właśnie dzisiaj będziemy gadać o zielonym anarchizmie, o tym, co ty możesz zrobić dla tego klimatu, co ty możesz zrobić jako jednostka, jako jedyny autorytet dla samego siebie, żyć w ten sposób, żebyś przynajmniej, jeżeli już nawet dojdzie do tej katastrofy, żebyś wiedział, że dobra, ja zrobiłem tyle, ile mogłem, żeby do tej katastrofy nie dopuścić. Także właśnie na tym polega też zielony anarchizm, że po prostu życie w sposób zgodny z naturą, że zwierzęta są równe, są takimi samymi istotami jak my, moim zdaniem o wiele lepszymi. Nie ma tutaj żadnej hierarchii, żadnych gatunków. Wszyscy jesteśmy równi. Pierwszym takim przykładem, przynajmniej tak w moim przypadku, jak to jest ten fryganizm, o którym mówiłem już wcześniej. Fryganizm oprócz takiego aspektu ekonomicznego, że nie musisz dużo wydawać, chociaż właściwie to też jest aspekt ekologiczny, bo im mniej wydajesz, tym kapitalizm się nie opycha, tak? Bo kapitalistom nie chodzi o to, żeby tą ziemię ocalić, tylko po prostu o to, żeby zarobić, żeby po prostu okraść nas jak największych pieniędzy, żeby oni mieli jak największe profity. Jeff Bezos w ogóle tam, on jest tam tym szefem Amazona, to on w ogóle ma tyle pieniędzy, że on w pewnym momencie pomyślał, że on będzie wypierdalać te pieniądze w kosmos, gdzieś na księżyc, bo już ma ich tyle, że nie tam, że rozda biednym, czy jak zainwestuje w jakieś technologie dotyczące właśnie ratowania świata, nie, on po prostu je wyśle w kosmos najlepiej i tyle, nie, po prostu cynizm, banał, w ogóle tam mówiono o tym, że on tam od tam jednego zwykłego w piwnicy się bogacił magazynu, że tam sobie magazyn w piwnicy zrobił internetowy i teraz ma wielką sieć, nie? To tak sobie może Korwin pierdolić najwyżej, nie? Naprawdę on po prostu miał spadek i mógł tam zainwestować w to pieniądze wielkie od razu i na magazynach to on się w ogóle nie zna i generalnie jest debilem po prostu, nie? No i ten fryganizm. Jeżeli chodzi o fryganizm, no to wiadomo, no, że kapitalizm, przede wszystkim, jeżeli chcemy zmienić klimat, jeżeli chcemy uratować ziemię, musimy obalić kapitalizm, nie? A w jaki sposób mamy go obalać? No nie napychać go. Jeżeli idziesz na śmietniki, to dbasz też w tym momencie o ziemię, o klimat, bo rynki zbytu się nie powiększają, wręcz przeciwnie się zmniejszają. Jeżeli twój kolega, czy ktoś tam, czy nagle kilkaset osób w mieście, potem kilka tysięcy to robi, to te rynki zbytu są o wiele mniejsze, jest mniejsze zapotrzebowanie. Nie muszą być organizowane jakieś wielkie tam fermy czy coś. Nie są wtedy wycinane lasy do tego, no a wiadomo, że lasy są płucami ziemi. Ostatnio zresztą mieliśmy przykład lasów Amazonii, podpalono oczywiście przez prawackiego prezydenta Brazylii, nie? No bo wiadomo, że prawacy generalnie patrzą na tą sytuację związaną z klimatem, związaną z ratowaniem ziemi przez prezydent prawacki, tylko po prostu myślą, że to lewica, nie? Że to lewica i lewica, cały czas kurwa ta lewica, nie? Że lewica to tylko dba o klimat, a oni nie muszą dbać, no bo tam jak się klimat ocieplił o
o jeden stopień, to tam się nic nie stanie, nie? Dla prawackich ubów. Także oni, wiesz, abażury już mają dawno po prostu przepalone od tej wody, od tego debilizmu i o to po prostu nie wie wszystko, nie? I będzie na złość robił, no bo tak jak Korwin-Mikke na przykład kiedyś powiedział, że zielony to jest odcień czerwonego, nie? No to po prostu trzeba być debilem, no ale zostawmy ich, skupmy się na tym, co my możemy zrobić, nie? Także właśnie ten friganizm. Po prostu, no, wypadałoby coś zacząć w tym temacie robić. Ja już o tym mówiłem, co ja robię, także dołączę do tego dzisiejszego materiału link do Myśl, Twórz, Działaj, tam będzie więcej o friganizmie. Ja tylko w skrócie powiem po prostu, że wpierdalasz się gdzieś na śmietnik do supermarketu, hipermarketu, patrzysz, co tam jest, wypierdala stamtąd warzywa. Te warzywa są w miarę świeże, oczywiście tam lekką obdukcję trzeba zrobić. Potem idziesz z tym na chatę, no i gotujesz. I tutaj następna sprawa, weganizm. Weganizm, bardzo ważna sprawa. Mięso jest śmierdzące, jest niedobre. Nie wiem, czy czasami tak masz. Wpierdalasz się na chatę, a tu twoja stara coś tam robi, czy tam twój stary, tam jakiś obiad, jebie w całej chałupie, w okno otworzyć, to nie pomaga, to są rakowe rzeczy, jakieś niedobre, niezdrowe, trupa jesz, wiesz, jedno kochasz, kurwa, drugie zjadasz, no pojebane to jest, nie? Wszystkie zwierzęta są równe, nieważne, czy to jest, kurwa, mrówka, czy świnia, czy ktoś, nie jesz mięsa, normalne, po prostu to jest najnormalniejsza dieta na świecie, zdrowa przede wszystkim, mnóstwo ma witamin, kalorii, wszystkiego naraz. Człowiek bez mięsa da radę żyć i ja i wielu moich znajomych jest na to przykładem. Po prostu zwyczajnie normalna dieta wegańska, bez zabijania zwierząt. Niektórzy też, na przykład mój tak zwany kolega kiedyś powiedział, albo ja się nie załapałem na dietę wegańską, na tą modę, na weganizm, ja jestem tylko wegetarianinem. No to jesteś takim samym chujem, po prostu jak cała reszta, bo zwierzęta to nie są tylko te, które tam świnie czy coś, ale krowy też, te, które eksploatują po prostu te zjebane fabryki do tego, żeby napierdalać mleko, nie? Po co to mleko jest? Mleko jest ważne tylko dla cieląt, tak? Dla dzieci po prostu, które oni wychowują, które te zwierzęta wychowują, tak, to jest mleko, no, tak samo jak dla człowieka, nie? No ale wiadomo, że są ludzie i parapety i niektórzy po prostu są wegetarianami. Z jednej strony nie powinno się oceniać, a z drugiej strony, no taki jest mój pogląd na to, nie? Że no, jesteś po prostu wtedy z takim samym pozerem, jak cała reszta, co wpierdala mięso. Jeszcze jeden mój koleś był taki, no ja tu jestem, kurwa, anarchistą, ja mięso jem, bo dla mnie najważniejsi są ludzie i dla niego są tak najważniejsi ludzie, że siedzi na chacie z rodzinką, idzie do pracy i tak są, i na koncerty chodzi i tam wpierdala browary i słucha tej, kurwa, muzyczki, kurwa, co mój pies tam o wiele lepiej szczeka, nie, niż tam ci ujadacze, co tam, wiesz, nie? I tak dalej, nie, no i chuj, no i tyle, na tym jego anarchizm polega, ale najważniejsi są ludzie, nie, najważniejsi są ludzie, także mięso sobie na spokojnie chłopak je, także, że kit mu w pałę, albo jesteś anarchistą na pół etatu, no to sobie sam po prostu, czy sama stań przed lustrem i powiedz, co ty od życia chcesz tak naprawdę, nie, bo takie, no fajnie, że bunt młodzieżowy, a potem zakładasz białą koszulę i się wpierdalasz do jakiejś korporacji, no to jeżeli chcesz tak żyć, to sobie żyj, no, ale nie masz wtedy za dużo wspólnego z anarchizmem tak naprawdę, nie? Także w ten sposób weganizm to jest właśnie taka druga doktryna anarchizmu, oprócz tego, że zwierzęta są zwierzęta, klimat jest dla nas bardzo ważny, najważniejszym wręcz. Także tyle możesz zrobić weganizm, ja w ogóle się nauczyłem gotować przez weganizm, bardzo łatwo, bardzo fajnie się gotuje, bardzo są fajne potrawy, są bardziej skomplikowane, mniej. Ciecierzyce, nie ciecierzyce. Można zwyczajnie po prostu wziąć te warzywa z hasioka, ugotować je, usmażyć, cokolwiek, jakieś lekkie przyprawy i po prostu sobie to jesz, jesteś zadowolona, zadowolony z tego, że przynajmniej tyle, ile możesz zrobić, to robisz, nie? Anarchizm zielony ma też dużo wspólnego z anarchoprymitywizmem. Pierwszym takim w latach 90. też był taki terrorysta, się nazywał Una Bomber, Ted Kaczyński. Złośliwi twierdzili, że to jest trzeci brat Kaczyński, natomiast no, moim zdaniem, jakby ci bracia Kaczyńscy byli tak samo ogarnięci jak on, to by, kurwa, Polska była krajem najlepszym na świecie, nie? Tam matką boską Europy by była, nie? No ale niestety tak nie jest. Jeden Kaczyński wiadomo, drugi też wiadomo, no tam zdanie jednokrotnie, wielokrotnie złożone, tam on nie potrafi w ogóle wymówić, no bo jest po prostu na tyle cepowaty, nie? Także Ted Kaczyński, on zrobił taki manifest, tam opisuje w nim, manifest Una Bombera, on się tam nazywał, on opisuje tam w nim, czym jest anarchoprymitywizm, no po prostu on akurat to zrobił dość radykalnie, czyli zamieszkał w lesie, sam zbudował chatkę, nie używał prądu, nie używał telefonów, nie używał tych wszystkich gówien. No i teraz powiesz, no jak ja mogę żyć bez Facebooka? No wielu anarchistów żyje bez Facebooka i żyją, bez tych telefonów zjebanych też żyją, nie?
Chodzi o to po prostu, jak ty się czujesz z tym, nie? Jeżeli czujesz się, że to jest do czegoś potrzebne, na przykład mi jest potrzebne akurat, żeby mieć kontakt z wami, żeby nagrywać te filmy, no to muszę mieć dostęp do internetu. No wy tak samo, że żeby to ogarniać. Natomiast są ludzie, którzy żyją bez tego, albo żyją po prostu tak, że nie jest to, że codziennie się patrzą w tego Facebooka, tylko przypuśćmy raz w tygodniu. I da się tak żyć. Ile lat nie było internetu i ludzie też żyli, nie było telefonów, ludzie żyli. Także w ten sposób ograniczasz wtedy tam zużycie energii. Do tego można przecież, jeżeli chodzi o prymitywizm, no to było też kiedyś takie powiedzenie, że prawdziwy mężczyzna, w cudzysłowie, to jest taki ktoś, który się po prostu umie spakować w jedną walizkę, czyli tych rzeczy i tak nie trzeba za dużo mieć, no przecież do grobu ich nie weźmiesz. Oczywiście nie chodzi o jakiś mit prawdziwego mężczyzny, bo dziewczyna to samo. Tych torebek tak dużo nie musi być. Ja akurat ubieram się w ciuch budach od iluś tam lat i jestem zadowolony. I to są normalne rzeczy. Po wypraniu one są tak samo nowe, jak te w tych zjebanych firmówkach. A poza tym, no cenowo, no jeżeli kurwa za jedne spodnie mam zapłacić 200 zeta, a tutaj płacę, przypuśćmy, za dwie pary nowych spodni 15 zeta, no to znowu tak jak z fryogenizmem, to się samo przez się wszystko rozumie. I znowu ograniczasz wtedy rynki zbytu, znowu te firmy się nie karmią na tobie, tam Johnny bezsensony, tam nie zarabiają wtedy w chuj pieniędzy, które potem właśnie chcą tylko jedynie co w kosmos wysłać. Kapitalizm się nie rozwija, tak? Są tego pierwsze efekty, jakieś tam firmy H&M marudziła ostatnio gdzieś tam w jakimś artykule, że dzięki ekologii, znaczy, że przez ekologię według nich, przez taki tryb życia właśnie jak my prowadzimy, taki bardzo skromny, wręcz prymitywny, oczywiście nazywany przez prawactwo i przez tych konsumpcjonistów prymitywnym, bo według mnie to jest właśnie rozwój. Oni tracą swoje pieniądze na tyle, że to jest odczuwalne, tak samo jak odczuwalny jest weganizm, jeżeli coraz więcej, to już są miliony, to jest 50 milionów ludzi na świecie jest weganami, to wtedy lasy nie są rozpierdalane na jakieś nowe pastwiska czy na coś i zużycie mięsa spada. I dzięki temu ziemia przetrwa jeszcze w chuj lat, nie? Znaczy w chuj może nie, no ale no to jakieś już tam, jest to na pewno odczuwalne w ogóle dla światowego, w ogóle globalnego kapitalizmu, że ludzie zaczynają żyć zgodnie z naturą, przynajmniej na tyle, na ile mogą i zgodnie właśnie z tymi ideałami, które właśnie ja teraz mówię, świat idzie właśnie w tą stronę, nie? Przypuśćmy jakieś tam wysokie obcasy, czy jakieś inne tam gazety wyborcze, czy tam dla tych bogaczów robią też jakieś tam różne artykuły, że tam zamiast, przypuśćmy, tam kremu jakiegoś tam kupisz sobie krem z napisem wege, nie? Wiadomo, że to jest bzdura, bo to jest ta sama firma cały czas, jakieś tam zaje, nie zaje, wiesz, że przypuśćmy, a bo on robi wege, to ja sobie to kupię, nie? No to wyobraź sobie, jesteś teraz kapitalistą, no i dobra, to słuchajcie, napiszemy tutaj wege, nie? No to tam te bogacze, którzy przeczytają wysokie obcasy, będą to kupować, nie? No i to jest właśnie taka ich ekologia. Wiadomo, przypuśćmy, że jeszcze do tego dochodzi sortowanie śmieci. Sortowanie śmieci to jest łatwa sprawa, po prostu plastik do plastiku, papier do papieru i owies, jak ja na to mówię, czyli po prostu te wszystkie odpadki, tam skórki, nieskórki, po burakach, to wszystko do innej reklamówki i idziesz z tym na śmietnik i to wypierdalasz. Natomiast no to są 3-4 rzeczy do ogarnięcia tak naprawdę, to jest kwestia przyzwyczajenia, zwyczajnie, nie? Ja, oczywiście prawactwo tego nie ogarnia, no bo to jest dość ciężko wybrać po prostu i podzielić śmieci, no tam jak 2 plus 2 równa się 8, no to... To ciężko w tym momencie odróżnić plastik od nieplastiku, nie? No ale to już wiadomo, to jest ich sprawa. Ja to też od lat stosuję. Są takie kraje, które wpadły na to, że po prostu ustawą, przepisem to załatwiły i od tam iluś tam 10 lat już tak jest. No u nas nikt na to nie wpadł, u nas dopiero dyskusje trwają, czy to w ogóle ma sens. Tam Ziemkiewicz tam się oczywiście kiedyś tam jakoś ostro zaczął uzewnętrzniać w tym temacie, że o, bo on tam chciał sortować śmieci i wywiózł na makulaturę i dostał za to 8 groszy, nie? No to wiadomo, no na makulaturę lepiej jak już, wiesz, no to Ziemkiewicz, kurwa, no Ziemkiewicz Ziemkiewiczem, no wiadomo, że jak żyjesz na ulicy, to już lepiej złom zbierać i to się bardziej opłaca niż makulatura, natomiast nie o tym jest mowa, no po prostu jest zwykły śmietnik na papier, no to ten debil mógł po prostu ten papier tam rzucić, nie? Zamiast pisać jakieś pierdoły, nie? No ale no mówię, no nie mówmy tutaj o różnych cieciach, bo mnie wtedy krew zalewa. Skupmy się na tym, co my możemy zrobić, co ty możesz zrobić, czym jest zielony anarchizm, tak? Że zielony anarchizm mówi też o tym, że przede wszystkim trzeba zmienić albo ograniczać życie w systemie kapitalistycznym, bo system, tak jak już mówiłem, no system kapitalistyczny tylko po to żyje, żeby cię ograbiać, nie? Żeby kraść twoje pieniądze, żeby cię wykorzystywać, potem wypluć najlepiej jak już właśnie na ten śmietnik życia po prostu. Także w Polsce ci anarchiści zaczęli właśnie zwracać uwagę na ekologię już w latach 90. Przejęli to ze światowych inicjatyw, tam coś takiego jak Noce Ziemi, przypuśćmy tam iluś tam anarchistów się spotykało
i w nielegalnych miejscach sadziło jakieś drzewa. Było też pismo Zieloni Anarchiści, właśnie tam był między innymi manifest, który polecam, pana Teda Kaczyńskiego, Una Bombera. Tam Una Bomber oczywiście jest terrorystą, siedzi teraz w więzieniu, bo też wysyłał bomby do przedstawicieli tak zwanej wyższej klasy społeczeństwa. W pewnym momencie po prostu stwierdził, że jego działalność jest niewystarczalna i w ten sposób przynajmniej zwrócił uwagę na swój manifest, który jest porównywalny przez światowych tak zwanych inteligentów, między innymi do Marksa, do Kapitału, jeden z bardziej wybitnych po prostu manifestów na świecie ever to jest, nie? Także tego typu tryb życia jest bardzo ciekawy, jest bardzo właśnie takie życie skromne, w miarę prymitywne, jest jak najbardziej z ekologią. Współgra jest bardzo potrzebne, po prostu potrzebne jest to, żebyśmy zamiast być jakimiś pseudoanarchistami, zamiast tymi anarchistami na pół etatu, żyli po prostu w ten sposób, żyli w sposób zgodny z naturą, zgodny z tym, że nie ma czegoś takiego jak gatunek, nie ma czegoś takiego jak wyższość człowieka nad zwierzętami. Jeżeli chcecie się coś dowiedzieć więcej o anarchoprymitywizmie, o zielonym anarchizmie, zapraszam Was, link podam poniżej do strony Zielona Autonomia oraz do organizacji BASTA, która od lat zajmuje się właśnie ochroną zwierząt, walczy o ich prawa, robi różne ciekawe akcje, także zapraszamy i do usłyszenia.